Skończyła się szkoła, więc czas na wakacje. Ważne, aby ten czas bez troski był bezpieczny, zwłaszcza na drodze. Młodzi uczestnicy ruchu drogowego w wieku od 18 do 24 lat, chociaż mają wszelkie predyspozycje, aby być świetnymi kierowcami, niestety charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tysięcy populacji. Z tego powodu Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z grupą LOTOS rozpoczęli drugą edycję programu Mistrzowie w Drodze. W ubiegłym roku objęliśmy swoim programem województwo pomorskie, w tym roku program został rozszerzony na cały kraj. To program, który skierowany jest przede wszystkim do młodych adeptów kierowania samochodem, do ludzi, którzy zdobyli prawo jazdy, którzy są w wieku do 30 lat. Dlaczego? Dlatego, że to jest najbardziej zagrożona grupa uczestników ruchu drogowego. To ludzie, którzy po kilku miesiącach jeżdżenia samochodem myślą, że potrafią wszystko. Niestety nie potrafią wszystkiego. 40% osób zabitych z tytułu prędkości to właśnie młodzi ludzie są sprawcami tych tragicznych skutkach zdarzeń drogowych. Wyszliśmy z ofertą dla tych młodych ludzi, aby doskonalić swoje umiejętności, poszerzać swoją wiedzę. Mistrzem w drodze być to nie tylko umieć sprawnie, szybko jechać samochodem, ale przede wszystkim myśleć podczas jazdy, jechać bardzo pewnie, bardzo zdyscyplinowanie, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, tak jak czyni to ambasador tej akcji, Kajetan Kajetanowicz, czterokrotny mistrz Polski, trzykrotny mistrz Europy w rajdach samochodowych, który jeździ na granicy ryzyka, ale wówczas, gdy startuje w rajdach. W normalnym ruchu drogowym jeździ zgodnie z przepisami i bezpiecznie. Jeśli jesteś młodym kierowcą lub jesteś w trakcie kursu na prawo jazdy, możesz zarejestrować się do udziału w programie i wziąć udział w szkoleniach z doskonalenia techniki jazdy. Więcej na stronie internetowej Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W trakcie szkolenia poznasz, oczywiście w kontrolowanych warunkach, krytyczne sytuacje, jakie zdarzają się na drodze i zdobędziesz umiejętności, jak w przyszłości ich unikać. Nauczysz się m.in. hamowania na śliskiej nawierzchni, zmiany pasa ruchu w niebezpiecznych okolicznościach oraz poznasz zjawisko nadsterowności i podsterowności. W ramach wspierania i edukowania młodych kierowców zorganizowano również konkurs przed jedną ze szkół w powiecie gdańskim, w którym do wygrania były vouchery na szkolenie z doskonalenia techniki jazdy z samym Kajetanem Kajetanowiczem, trzykrotnym rajdowym mistrzem Europy. Znajdujemy się przed zespołem szkół rolniczych w Rusocinie. To tutaj dotarli mistrzowie w drodze. Jest z nami ekspert z Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witamy serdecznie, panie Macieju. Witam państwa. Panie Macieju, za chwilę rozpocznie się konkurs, zadamy kilka pytań konkursowych. Zadamy je młodzieży, która już posiada prawo jazdy. Proszę powiedzieć, czy trudny zestaw pytań pan przygotował? Tak, zadamy pytania tym, którzy mają prawo jazdy, gdyż cały program Mistrzowie w Drodze właśnie jest ukierunkowany na tą młodzież, która wstępuje w ruch drogowy z uprawnieniami. Czy pytania trudne? Zależy. Jeżeli zna się odpowiedź, to wszystkie pytania są łatwe. To co? Idziemy zadawać pytania. Idziemy. Pięć zasad, które obowiązują w strefie zamieszkania. Zgłosiłeś jako pierwszy, jak wymienisz cztery, jedziemy. Mówiłeś o prędkości. 20 na godzinę? Tak. Pierwszy ma pierwszeństwo? Tak. Co z parkowaniem? Słabo. Tylko w wyznaczonych miejscach. O właśnie, czyli już mamy trzy, zobacz. A wyjeżdżając z takiej strefy jesteśmy? Włączającym się do ruchu. Włączającymi się do ruchu, czyli nie musi być znaku stop, nie musi być znaku ustąp pierwszeństwa. Ale trzeba się upewnić. Trzeba wszystkich uczestników ruchu przepuścić. Tak. Jeszcze jedna taka zasada, może mniej popularna, że w tej strefie dziecko do lat 7 może przebywać bez opieki dorosłych. To nie wiedziałem tego. A? No. I już? I już wiem, tak. Drugie pytanie, czy ktoś jest w stanie podać definicję wyprzedzania, wymijania, omijania, podstawowych manewrów, które codziennie jeżdżąc wykonujemy na drodze? Ale tak od podstaw, tak? Od siebie, swoimi słowami. No to wyprzedzanie jest wtedy, kiedy chcemy wyprzedzić kogoś na drodze, tak? Czyli no właśnie, co zrobić? Włączyć kierunek. Ale co to jest to wyprzedzanie? No, Czyli to jest przejeżdżanie lub przechodzenie obok? Samochodu albo bądź... Który stoi, jedzie? Który jedzie. W tym samym kierunku? Tak, w tym samym kierunku. Jakoś wspólnie dobrnęliśmy. Tak. To co to jest omijanie? Omijanie, no to jest omijanie jakiegoś obiektu stojącego albo samochodu, czyli albo... Czyli jakiejś przeszkody, super. Tak, tak. Jeszcze pozostaje jedna definicja, wymijania. Co to jest wymijanie? No to kiedy wymijamy się z innym pojazdem, tak? No, Że... no i w jaki sposób? Które jedzie z naprzeciwka. No i mamy to.
takie pojęcie już tu dzisiaj padło, włączanie się do ruchu, tak? Kto wymieni kilka przykładów włączania się do ruchu? Jak z drogi gruntowej wjeżdżamy, to się włączamy do ruchu. Z strefy zamieszkania. Okej, jedziemy dalej. Z supermarketu. Prosiłbym o wymienienie dwóch znaków drogowych, które zabraniają nam zawracania. Zakaz skrętu w lewo. Zakaz skrętu w lewo może być. Na jednokierunkowej. Na drodze jednokierunkowej, jak zawrócimy, to pojedziemy pod prąd. Mamy znak stop przed skrzyżowaniem. W którym miejscu musimy się zatrzymać? Proszę. Przed linią wyznaczono. Przed linią zatrzymania, jeżeli ona jest. A jeżeli jej nie ma, to tak, żebyśmy mogli widzieć, co jest z prawej strony się znajduje i z lewej strony też. W ostatnim czasie w naszym kraju zmieniło się trochę przepisów na temat ruchu drogowego i w maju i w czerwcu weszło w życie szereg tych przepisów. Chciałbym, żebyście panowie wymienili, o ile nie wszystkie, to większość tych najważniejszych, które i w maju i w czerwcu zostały zmienione czy też znowelizowane. Że w terenie zabudowanym jest cały czas 50. Super, mamy jedną rzecz. Osoba, która zbliża się do przejścia dla pierwszych i osoba kierująca tam samochodem na drodze musi zwolnić prędkość albo się zatrzymać i ustąpić pierwszeństwa tej osobie, która chce przejść na drugą stronę. Dzieci nawet nie mogą teraz rozmawiać przez telefon. Podczas przejścia na pas. I to nawet na przejściu, na tak? Przejściu, tak. Dobrze. Ustawa wprowadziła. Hulajnogi elektryczne. Czyli pojęcie hulajnóg elektrycznych? Tak. Co tam jeszcze? Urządzeń? Przemieszczanie się, tak jak... Urządzeń transportu osobistego, tak? Tak to się mądrze nazywa. I jeszcze jedną rzecz? Urządzeń wspomagających ruch. Aha. Jaka jest prędkość dopuszczalna samochodu osobowego na autostradzie? Dopuszczalna prędkość na autostradzie wynosi 140 km na godzinę. Trzej młodzi kierowcy nie ukrywali radości z wygranej, licząc na interesujące szkolenie z rajdowym mistrzem Europy. Mam nadzieję, że da mi nowe umiejętności w prowadzeniu samochodu, że będę wiedział, jak się zachować na drodze oraz w ekstremalnych przypadkach. Przykładowo, no nie wiem, jak wpadnę w pocisk, czy coś takiego. Voucher pomoże mi w tym, że udoskonalę swoją jazdę na drodze. Cieszę się też, że będę jeździł z mistrzem Kajetanem. Jeśli podobnie jak uczestnicy konkursu chcesz wziąć udział w szkoleniu z doskonalenia techniki jazdy, to wejdź na stronę internetową Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zarejestruj się do udziału w programie Mistrzowie w Drodze. Czekamy na Ciebie! Polecamy również zobaczyć 85-lecie Automobil Klubu Morskiego w Gdyni oraz zabytkowymi motocyklami powtórzyli rajd sprzed 100 lat. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.